Dobrze, szczęść Boże. Szczęść Boże, księże. A skąd jesteście? Jesteśmy pielgrzymami gdańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. A do czego zapraszacie? Do pielgrzymowania. A dlaczego? Na Jasną Górę. A po co? No, pielgrzymka to jest niesamowity czas, pełen łask. I ile będzie grup szło w tym roku? Dwie. A dlaczego nie pięć? Bo ksiądz za mało agitowałeś i twoi parafianie nie przyszli. A ile jest grup? Dwie. A dlaczego nie pięć? Bo ile są dwie, czyli pokutne i ewangelizacyjne. A czym różni się jedna od drugiej? Pokutne będzie etap ciszy, a... Ale przez całą pielgrzymkę? Nie, no jeden etap. Codziennie. Codziennie. Codziennie, właśnie. A ta druga? A ta druga to ewangelizacyjna, czyli ktoś pod koniec dnia, wszyscy, na przykład pod koniec dnia dostanie zadanie do wykonania, czyli będzie miał temat, w którym będzie miał rozmawiać z gospodarzem. Okej, a powiedzcie mi, a jak ktoś nie może pójść na pielgrzymkę, to co? A no to idzie z nami duchowo, jako pielgrzym grupy biało-złotej. Modli się za nas na trasie i to jest bardzo odczuwalne wsparcie. A czy wy idziecie wszyscy? Oczywiście. Ty też, Krzysztof? Oczywiście. Ja nie, ja A ty, nie. Michał? Ja jadę. Ty, no ale... Kierowcy. Kierownik jest jeden, tak. A pamiętacie grupę biało-czerwoną? Oczywiście. A pamiętacie, kto był przewodnikiem tej grupy? A to kilku było, ale... Ostatni. Piotr Jedzki. No właśnie, ten ksiądz to był tutaj był wikarem. On też pójdzie na parę dni z nami, na parę dni z Gdyńską, na parę dni z Kaszubską grupą. Tak więc można pójść. Ja zamierzam też pójść. Ja wiem, że to może słaba reklama, ale mimo wszystko zachęcamy wszystkich do tego, żebyśmy poszli na tą pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę, zabrali swoje intencje, te pokuty, te dziękczynne i te prośby. Jeszcze raz, kiedy wychodzimy? 28 lipca. A wracamy? 12 sierpnia. Dochodzimy, a wracamy 13 sierpnia. Tak. A która to jest pielgrzymka? 40. A pod jakim hasłem? Ziemia obiecana. Ziemia obiecana, trochę tak jak Mojżesz, tak? Który prowadził ludzi przez pustynię do Ziemi Obiecanej 40 lat. My 40 lat też już pielgrzymujemy na Jasną Górę w różnych wariantach, a w tym wariancie również w tym roku będzie troszkę to inaczej wyglądało, ponieważ jeżeli ktoś nie może pójść na całą pielgrzymkę, to co? Są autokary. I no i co z tymi autokarami? Można dojechać autokarem, przyjeżdża do krewetka rama i można nim dojechać do poszczególnej... Krewetka w Gdańsku. Tak, to jest. Tak, która nie istnieje. Tak. Nie ma, ale wiadomo. Naprzeciwko dworca PKP. Tak, tak, tak. I będzie można na kilka dni zawsze dojechać. I wrócić. I wrócić. No, już na kilka, można już do końca. Można do końca, tak. Ale jak ktoś nie może, to można na kilka dni dojechać. Dobrze, bardzo Wam dziękujemy. I pamiętamy, że grupa biało-złota, grupa wsparcia duchowego to najważniejsza grupa, ale ta, która pielgrzymuje również. Serdecznie wszystkich zapraszamy i zachęcamy do pielgrzymowania, tak? Tak.